An das Lied etwas sagen über die Zukunft der Gläubigen. W nawiązaniu do tej pieśni chciałbym powiedzieć na temat przyszłości dotyczącej wierzących. Und zwar über die Zukunft der Gläubigen im Himmel. A mianowicie przyszłości dla wierzących w niebie. Und über die Zukunft der Gläubigen auf der Erde. Jak również też i przyszłości dotyczącej wierzących na tej ziemi. Wir lesen einen Vers aus Johannes 16. Przeczytamy jeden wiersz z Ewangelii Jana z 16 rozdziału. Vers 13, den Anfang und das Ende. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, 13 wiersz, początek, Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13 wiersz. Und dann den Schluss, wird er euch das Kommende verkündigen. I koniec tego wiersza. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, i koniec, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Für den einen oder anderen Gläubigen wird die Zukunft beginnen, bevor der Herr kommt zur Entrückung. Dla niektórych z wierzących przyszłość rozpocznie się zanim Pan Jezus przyjdzie, aby wierzących pochwycić i zabrać do siebie. Und zwar wird es möglich sein, dass der eine oder andere Gläubige noch vor der Entrückung durch den Tod abgerufen wird. Gdyż może tak się zdarzyć, że ten lub ów wierzący przed pochwyceniem i przed przyjściem Pana ku pochwyceniu zostanie z tej ziemi odwołany przez śmierć. Dann beginnt für ihn die Zukunft im Paradies. Wtedy dla niego przyszłość rozpoczyna się od pobytu w raju. Das heißt, der Leib wird in die Erde gelegt. To oznacza, że ciało nasze składane jest do ziemi. Und die Persönlichkeit, Seele und Geist gehen zu dem Herrn Jesus in das Paradies. Ale nasza osoba, czyli duch i dusza, idą do Pana Jezusa do raju. Die Schrift sagt nicht sehr viel darüber. Pismo Święte niezbyt wiele na ten temat nam mówi. Aber was sie sagt, ist sehr beglückend. Ale to, co nam mówi Pismo na ten temat, jest wielce uszczęśliwiające. Die Entschlafenen sind erstens bei dem Herrn. Wszyscy ci, którzy zasnęli, to po pierwsze znajdują się u Pana. Das sagt 2. Korinther 5, einheimisch bei dem Herrn. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział wyraźnie mówi, że jesteśmy teraz obecni przy Panu. Sie sind zweitens bei Jesu. Po drugie, oni są przy Panu Jezusie. Das lernen wir aus Lukas 23. O tym możemy dowiedzieć się z Łukasza, 23 rozdział. Und sie sind drittens bei Christo. I po trzecie, oni są przy Chrystusie. Das steht in Philipper 1. I o tym czytamy w liście do Filipian, 1 rozdział. Sie hören dort unaussprechliche Worte. Słyszą w tym miejscu słowa niewypowiedziane. Das hat der Apostel Paulus in 2. Korinther 12 uns mitgeteilt. O tym nam przekazuje apostoł Paweł wiadomość w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale. Dort wird geredet, gehört und gesehen. Tam, w tym miejscu odbywa się mówienie, w tym miejscu można słyszeć, w tym miejscu można widzieć. Das lernen wir aus Lukas 16. O tym możemy się przekonać, czytając Ewangelię Łukasza, 16 rozdział. Und dort gibt es Empfindungen. A również w tym miejscu znajdują się też i odczucia. Auch das wird aus Lukas 16 deutlich. To też dobitnie jest widoczne z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Wir müssen unsere Heimgegangenen nicht bedauern. Dlatego też i my nie musimy martwić się o wszystkich tych, którzy od nas odeszli i zasnęli. Wir haben berechtigten Schmerz über den Verlust. Wprawdzie my mamy usprawiedliwiony ból spowodowany stratą, że odeszli. Aber sie sind dort, wo es weit besser ist. Ale oni sami znajdują się w miejscu, które jest dla nich o wiele lepsze. Und doch warten wir die lebenden Gläubigen nicht auf den Tod. A jednak, pomimo tego, co teraz powiedziałem, my, żyjący wierzący, nie oczekujemy na śmierć. Czekujemy na śmierć, gdyż my, wierzący, oczekujemy na przyjście Pana Jezusa po to, aby On nas pochwycił i zabrał do siebie. I ten moment może zdarzyć się w każdej chwili. A co się stanie, gdy Pan Jezus przyjdzie? To po pierwsze wszyscy, którzy zmarli w Chrystusie, oni zmartwychwstaną. A któż to jest taki? Das sind alle Gläubigen, die von Abel an entschlafen sind. To jest mowa o wszystkich wierzących, którzy począwszy od Abla już zasnęli w Panu. Das heißt, alle Gläubigen des Alten Testamentes. A to oznacza, że to są zarówno wierzący Starego Testamentu und die Gläubigen des Neuen Testamentes, die bis zum Kommen des Herrn entschlafen sind. I wszyscy wierzący z Nowego Testamentu, którzy aż do momentu przyjścia Pana ku pochwyceniu przejdą przez śmierć i zasną. Und zweitens werden wir die lebenden Gläubigen verwandelt werden. Ale również w tym momencie pochwycenia przez Pana my, żyjący, wierzący na tej ziemi, zostaniemy w okamgnieniu przemienieni. Und dann werden wir alle zusammen dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft. I my wszyscy potem razem będziemy pochwyceni, porwani do Pana na powietrze, w górę do Niego. Das heißt, auch die alttestamentlich Gläubigen sind Tote in Christo. A więc to oznacza, że i starotestamentowi wierzący są umarłymi w Chrystusie. Sie sind des Christus. Oni są Chrystusowymi. Und sie sind in Christo entschlafen. I oni w Chrystusie zmarli. Der letzte Vers von Hebräer 11 zeigt uns diese Wahrheit. Właśnie tą prawdę pokazuje nam ostatni wiersz z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Da steht, dass die alttestamentlich Gläubigen nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Tam jest napisane, że starotestamentowi wierzący nie będą uczynieni doskonałymi bez nas. Von diesem Augenblick an sind also dann Gläubige im Himmel. A więc oni od tego momentu są wierzącymi, którzy się znajdują w niebie. Und doch müssen wir auch in dieser Hinsicht etwas unterscheiden. A jednak jeszcze w związku z tym musimy tutaj wspomnieć o pewnej różnicy zwischen der besonderen Beziehung der Gläubigen der Gnadenzeit, die Kinder Gottes sind, i powiedzieć na temat szczególnego rodzaju związku wierzących z obecnego czasu łaski, którzy stają się dziećmi Bożymi, die zweitens den Leib Christi bilden, a którzy również po drugie tworzą ciało Chrystusowe, und drittens die Braut Christi sind. I po trzecie, oni są oblubienicą Chrystusową. Dieses besondere Verhältnis zu Gott dem Vater haben die alttestamentlich Gläubigen nicht. Ten szczególnego rodzaju związek nie posiadają wszyscy wierzący starotestamentowi z Chrystusem. Die Gläubigen, die also vom Tag der Pfingsten bis zur Entrückung die Braut bilden. A więc wszyscy wierzący, którzy od Dnia Zielonych Świąt na tej ziemi aż do dnia przyjścia Pana Jezusa ku pochwyceniu tworzą tą oblubienicę Chrystusową. Sind von dem Augenblick der Entrückung an im Haus des Vaters. Oni od momentu pochwycenia przez Pana znajdą się w domu ojcowskim. Da wird weder Abraham noch Mose noch Daniel sein. Tam w tym miejscu nie będzie ani Abrahama, ani Mojżesza. Aber sie sind mit uns zusammen alle im Himmel. Ale ponieważ my wszyscy razem będziemy razem w niebie. Nach dieser Entrückung, to po tym pochwyceniu wierzących, und ich zweifle nicht, dass es sehr schnell danach sein wird, i nie mam wątpliwości, że to się stanie bardzo szybko po pochwyceniu wierzących, werden dann die Gläubigen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Wszyscy wierzący będą objawieni przed stolicą sędziowską Chrystusową. Das wird ein wunderbarer Augenblick sein. Będzie to cudowna chwila. Und ich möchte in Verbindung mit diesem Punkt der Wahrheit, i właśnie w związku z tym punktem prawdy Bożej, eine bestimmte, jedenfalls vor Jahren mehr gelehrte, ja, unweise Handlung etwas berichtigen. Chciałbym teraz skorygować już od pewnych lat, od dawien dawna uczonej prawdy. Ich kann mich gut erinnern, zu meiner Jugendzeit wurde oft mit dem Richterstuhl gedroht. Ja sobie przypominam, że w moich czasach młodości mojej grożono tym objawieniem się wierzących przed sędziowską stolicą Chrystusową. Es wurde mit erhobenem Zeigefinger gesagt, das musst du alles mal vor dem Richterstuhl verantworten. I z podniesionym, grożącym palcem wskazującym mówiono, za to wszystko, co teraz źle czynisz, to zdasz sprawę przed stolicą sędziowską Chrystusową. Gott sei Dank ist das nicht so. Ale Bogu niech będzie dzięki, ta sprawa tak nie wygląda. Ich habe keine Angst vor dem Richterstuhl. Ja nie obawiam się tej stolicy Chrystusowej sędziowskiej. Ich freue mich unendlich darauf. Ja cieszę się nieskończenie bardzo z tego powodu. Nicht, weil ich so ein unfehlbarer Christ war. To nie z tego powodu, że ja byłem taki bezbłędny chrześcijanin. Aber weil ich dann endlich die vollkommene Gnade sehe. Ale to z tego powodu, że ja w końcu mogę zobaczyć doskonałą łaskę, die der Herr an mir auf vieltausendfache Weise erwiesen hat, którą Pan na mnie w tysiące różnych sposobów okazał. Vor dem Richterstuhl werden wir in vollkommene Übereinstimmung gebracht werden mit Gott in allen Einzelheiten unseres Lebens. Tam przed tą sędziowską stolicą Chrystusową będziemy doprowadzeni do jednomyślności z Bogiem na temat wszystkich szczegółów naszego życia. Jetzt denken wir in vielen Dingen noch anders als Gott. Dlatego, że my obecnie we wielu rzeczach jeszcze inaczej myślimy niż Bóg. Aber dann nicht mehr. Ale od tego momentu już tak nie będzie. Dann werden wir auch erkennen, dass das, was die Gnade Gottes im Blick auf mich beabsichtigt hat, nicht erreicht worden ist. I wtedy to poznamy, że to, co było zaplanowane w łasce Bożej w stosunku do mnie samego, nie zostało osiągnięte. Ich werde mein zu kurz kommen sehen. Ja będę widział, że w tych sprawach ja właśnie zawiodłem. Meine ganze Fehlerhaftigkeit. Będę widział moją ułomność w całej szerokości i głębokości. Auch meine Sünden als Gläubiger. Będę widział tam wyraźnie moje grzechy jako wierzącego, który popełniłem je. Aber die Gnade rühmen. Ale jednocześnie będę chlubił się tą łaską, że jednak mnie do tego celu ta łaska Boża doprowadziła. Außerdem werden wir alle Wege Gottes verstehen mit uns. A poza tym w tym momencie zrozumiemy również i też wszystkie drogi Boże, jakimi Bóg nas prowadził na tej ziemi. 1. Korinther 13 sagt, am Ende wir werden erkennen, wie wir erkannt worden sind. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, pod koniec czytamy, że wtedy my poznamy wszystkie rzeczy tak, jak i my sami jesteśmy poznani. Freust du dich immer noch nicht auf den Richterstuhl? Czy ty jeszcze dalej nie cieszysz się, że staniesz przed stolicą sędziowską Chrystusową? Verstehst du jetzt alle Wege, die der Herr dich führte, in Krankheit, in Trauer, durch Tod und Leid? Czy ty teraz rozumiesz wszystkie rzeczy, przez które Bóg cię przeprowadza? Przez chorobę, przez smutek, przez śmierć bliskich? Aber dann wirst du sie verstehen. Ale tam, w tym momencie, stojąc przed tą stolicą Chrystusową, zrozumiesz to wszystko. Und weißt du, was dann passiert? I czy wiesz, co wtedy się stanie? Dann wirst du den Herrn für den Weg preisen und loben. To wtedy ty zaczniesz za tą właśnie drogę Pana wysławiać i wychwalać. Der dir hier so unklar und unverständlich war. Za tą drogę, która tutaj, na tej ziemi, dla ciebie była tak niejasna i niezrozumiała. Wir kommen zu einer weiteren Station für die Gläubigen im Himmel. Przejdźmy do następnego punktu dotyczącego wierzących w niebie. Das ist die Hochzeit des Lammes. Mianowicie do tego wesela barankowego. Ich fasse mich jetzt kurz im Blick auf diesen Gegenstand. Ja krótko się teraz będę wyrażał w stosunku do tego przedmiotu. Weil er noch unser Gegenstand bei der Konferenz sein wird. Dlatego, że to będzie naszym przedmiotem naszego rozważania na konferencji. Vor diesem Ereignis wird erstmals im Himmel unterschieden zwischen der Braut und den Geladenen. Vor dem Ereignis. Ja, vor diesem Ereignis, vor dieser Hochzeit des Lammes. Przed tym weselem barankowym było rozróżniane pomiędzy oblubienicą i pomiędzy wszystkimi, którzy byli zaproszeni na to wesele. Bis dahin hatten wir im Himmel die Summe der Gläubigen des Alten und Neuen Testamentes. Do tego momentu oglądaliśmy ogół wszystkich wierzących Starego i Nowego Testamentu, dargestellt in 24 Ältesten, zobrazowanych w postaci tych 24 starców. Bei der Hochzeit wird die Braut gebildet von all denen, die in der Zeit der Gnade zum Glauben kamen. Ale tam na tym weselu barankowym oblubienicę będą stanowili wszyscy ci, którzy uwierzyli w tym czasie łaski. Und die alttestamentlich Gläubigen sind die Geladenen. A wszyscy starotestamentowi wierzący będą stanowili rzeszę zaproszonych gości na to wesele. Sie werden glückselig gepriesen. Oni są nazywanymi błogoszczęśliwymi. Von dem Glück der Braut ist keine Rede. A o szczęściu oblubienicy nie ma żadnej mowy. Das ist unbeschreiblich. Gdyż ona jest nie do opisania. Nachdem die Hochzeit des Lammes stattgefunden hat, a potem, gdy odbędzie się to wesele barankowe, wird in kurzer Zeit das tausendjährige Reich beginnen. Po upływie krótkiego czasu rozpocznie się tysiącletnie królestwo. Es werden noch die Gerichte stattfinden, die ab Offenbarung 19, Vers 11 beschrieben werden. Będą musiały jeszcze odbyć się wszystkie sądy opisane w objawieniu, począwszy od 19 rozdziału. Und nachdem nun das tausendjährige Reich begonnen hat, i potem, gdy rozpocznie się tysiącletnie królestwo, werden die himmlischen Heiligen vom Himmel her über dieses Reich herrschen. Wszyscy wierzący, znajdujący się w niebie, oni tam z nieba będą panowali nad całą ziemią. Das wird in Offenbarung 20 ab Vers 4 sehr deutlich beschrieben. To jest bardzo dobitnie, jasno opisane w objawieniu w 20 rozdziale, począwszy od 4 wiersza. Wir haben dort drei Gruppen von Gläubigen. Oglądamy tam trzy grupy wierzących. Zuerst die in Vers 4 genannten, ich sah Throne und sie saßen darauf und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Najpierw oglądamy grupę, która jest opisana w pierwszym zdaniu 4 wiersza. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Das sind die Gläubigen des Alten und Neuen Testamentes. A mowa jest tutaj o wierzących Starego i Nowego Testamentu. Dann kommt eine zweite Gruppe hinzu. Następnie oglądamy drugą grupę. Das ist die Gruppe der Märtyrer, die in den ersten 3,5 Jahren nach der Entrückung ihr Leben für Christus gelassen haben. Mowa jest tutaj o grupie tych wierzących męczenników, którzy w pierwszej połowie tych lat ucisku, 3,5 roku po pochwyceniu wierzących stracą swoje życie w męczeński sposób. Sie wurden enthauptet um des Zeugnisses Jesu willen. Czytamy o nich, ci, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie. Dann kommt eine zweite Gruppe der Märtyrer hinzu. Następnie mamy opisaną w tym wierszu następną grupę męczenników. Das sind die, die in den letzten 3,5 Jahren den Märtyrertod gestorben sind. To mowa jest o tych, którzy w tej drugiej połowie tego 7-letniego okresu, czyli przez następne 3,5 roku zginęli śmiercią męczeńską. Die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch das Mahlzeichen angenommen an ihre Stirn. To są wszyscy ci, którzy nie oddawali pokłonu zwierzęciu i posągowi jego i nie przyjęli znaku na czoło i na rękę swoją. Diese beiden Gruppen von Märtyrer, deren Seelen bis dahin im Paradies waren. Te dwie grupy męczenników, których dusze aż do tego momentu znajdowały się w raju, werden dann auferweckt. Oni zostaną zmartwychwzbudzeni. Und werden dann mit uns auf Thronen sitzen. Und während des tausendjährigen Reiches vom Himmel her Verwaltungsaufgaben über diese Erde übernehmen. Oni będą razem z nami siedzieli na tronach i tam z niebios razem z nami będą z swoich tronów wykonywali sprawowanie rządów nad całą ziemią. Sie leben und herrschen mit dem Christus 1000 Jahre. Gdyż czytamy, ci żyją i będą panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Ihre Belohnung liegt darin, dass sie vom Himmel her, im Reich des Herrn, im Reich des Vaters herrschen über die Bewohner im tausendjährigen Reich. Ich nagroda będzie składała się z tego, że oni tam z nieba będą panującymi nad tym królestwem ustanowionym na ziemi. Das tausendjährige Reich geht vorüber. Następnie 1000-letnie królestwo przeminie. Und dann beginnt der ewige Zustand. I rozpocznie się stan wieczny. Ich möchte noch etwas nachtragen. Chciałbym jeszcze coś uzupełnić. Das habe ich vergessen. O tym zapomniałem powiedzieć. Bevor das tausendjährige Reich beginnt. Zanim rozpocznie się 1000-letnie królestwo. Aber das werden wir auch im Verlauf dieser Konferenz noch betrachten in Offenbarung 19. Ale o tym będziemy jeszcze w trakcie naszej konferencji w 19 rozdziale Objawienia rozważać. Werden wir nach Kapitel 19 Vers 14. Będziemy my, zgodnie z 19 rozdziałem i 14 wierszem, das heißt, die Summe der Gläubigen Alten und Neuen Testamentes im Himmel, czyli wszyscy ci razem, cała suma zbiór wszystkich wierzących Starego i Nowego Testamentu, dem Herrn Jesus als ein Kriegsheer folgen, my będziemy szli za Panem Jezusem, als eine Armee, ein Kriegsheer, będziemy za nim podążać jako armia, jako wojska niebieskie, 14 wiersz. Wenn er das kriegerische Gericht gegen die Nationen ausführen wird. Wtedy, gdy on będzie ten sąd w postaci wojny nad wszystkimi narodami na ziemi wypełniać. Wir selbst werden dort nicht tätig. My sami nie będziemy w tym zakresie czynni. Wir begleiten ihn nur. My będziemy im tylko towarzyszyć. Es gibt also zwei Arten von Gerichten, an denen wir beteiligt sind. A więc istnieją dwa rodzaje sądów, w których my będziemy brali udział. In dem kriegerischen Gericht sind wir eben nur Begleiter, werden nicht tätig. W wykonywaniu tych sądów w postaci wojny nad wszystkimi narodami ziemi będziemy tylko towarzyszami, nie będziemy w nich czynnie brać udziału. Während in einem Sitzungsgericht, podczas gdy jeżeli rozpocznie się te posiedzenie sądu, sowohl zu Beginn des tausendjährigen Reiches nach Mateusz 25, zarówno na początku 1000-letniego królestwa według Mateusza 25 rozdział, als auch während der Herrschaft im Reich, ale również i w trakcie panowania w przeciągu 1000 lat, wir gleichsam die Beisitzer sind. Będziemy w sądzie tymi ławnikami, którzy siedzą i towarzyszą sędziemu. Und dann auch wirklich Verwaltungsaufgaben ausüben. I rzeczywiście będziemy wykonywali te zadania sprawowania rządów. Eine kleine, etwas humorvolle Einlage von Bruder Heijkoop darf ich jetzt hier mal zum Besten geben. Chciałbym teraz włączyć takie małe wtrącenie napisane przez brata Heijkoopa. Aber das trifft den Kern der Sache. Ale to dotyczy właśnie tego sedna, tej sprawy tu przedstawianej. Bruder Heijkoop war jahrelang einmal eingeladen worden, nach Hamburg zu kommen, dort Vorträge zu halten. Przed wielu laty brat Heijkoop był zaproszony do Hamburga, aby tam udzielał wykładów ze Słowa Bożego. Das hat sich über Jahre hingezogen. To trwało przez wiele lat. Er war bis dahin noch nicht gekommen. Aha, to znaczy brat Heijkoop był z roku na rok zapraszany i przez wiele lat był zapraszany, ale nie dochodziło do tego. Pewnego dnia jeden z braci jeszcze raz do niego podszedł i zagadnął go w tej sprawie. I powiedział, umiłowany bracie, ja nie będę mógł już wprawdzie przybyć do was. Ich warte bis zum tausendjährigen Reich. Ja poczekam aż do 1000-letniego królestwa. Und dann werde ich Oberbürgermeister von Hamburg. A wtedy będę burmistrzem Hamburga. Das ist etwas humorvoll. To jest pełne humoru. Aber das zeigt die Tätigkeit der Gläubigen im tausendjährigen Reich. Ale to pokazuje dobitnie czynność wierzących w trakcie tego 1000-letniego królestwa. Nachdem nun, wie gesagt, das tausendjährige Reich zu Ende gegangen ist, i jak już powiedziałem, gdy zakończy się tysiącletnie królestwo, und der Satan, der 1000 Jahre gebunden war, noch einmal losgelassen wurde, i gdy szatan, który przez 1000 lat był związany, teraz zostanie na nowo na krótki czas wypuszczony, und er noch einmal eine Unmenge von Menschen verführen wird, i gdy uda mu się jeszcze raz niezliczone rzesze ludzi zwieść, die als Ungläubige im Reich gelebt haben, którzy jako niewierzący w tym 1000-letnim królestwie żyli. Wie das möglich ist, werde ich gleich zeigen. Jak to będzie możliwe, to za chwilę pokażę. Dann kommt Feuer vom Himmel und verschlingt diese Menge von Ungläubigen. Wtedy czytamy, że zstąpi ogień z nieba i pochłonie całe tłumy tych niewierzących. Und dann wird Satan selbst in die Hölle geworfen. I następnie sam szatan zostanie wrzucony do piekła. Danach haben wir das Gericht des großen weißen Thrones. Następnie czytamy o tym sądzie przed wielkim białym tronem, wo alle ungläubig gestorbenen Menschen ihr endgültiges Urteil empfangen. Przed tym tronem odbiorą swój końcowy wyrok wszyscy ci ludzie, którzy umarli na tej ziemi niepojednani z Bogiem. Und dann haben wir in Offenbarung 21 in den ersten 8 Versen die Beschreibung des ewigen Zustandes. A następnie oglądamy w Objawieniu 21 rozdział od 1. do 8. wiersza opis tego stanu wiecznego. Und dann finden wir wieder einen Unterschied zwischen himmlischen Gläubigen und Gläubigen auf der neuen Erde. I znowu tam stwierdzimy, czytając ten urywek, że będzie istniała różnica pomiędzy niebiańskimi wierzącymi, a pomiędzy wierzącymi, którzy będą żyli na nowej ziemi. Die Gläubigen, die dort die Versammlung bilden, wierzący, którzy będą tworzyli zgromadzenie, werden die heilige Stadt genannt, oni są nazwani tym miastem świętym, das neue Jerusalem, nazwani są Nowym Jerozolem, und eine wie für ihren Mann geschmückte Braut. I nazwani są jako ta niewiasta, która przyuzdobiła się dla swojego męża. Zum ersten Mal wird die Versammlung eine Stadt genannt. Po raz pierwszy tutaj zgromadzenie nazwane jest miastem. Das spricht von einer ewigen, endgültigen, göttlichen Verwaltung. A to mówi o tym wiecznym, boskim zarządzaniu. Und es spricht von einem ewigen Zuhause. I obrazowo wskazuje na te wieczne domostwo Boże. Dann wird sie das neue Jerusalem genannt. Następnie zgromadzenie nazwane jest Nowym Jeruzalem. Im Vergleich zu dem alten Jerusalem. W przeciwieństwie do starego Jeruzalem. Im ewigen Zustand wird es kein altes Jerusalem mehr geben. W tym stanie wiecznym nie będzie już istniało stare Jeruzalem. Aber das neue Jerusalem, das die Versammlung bildet. Ale to zgromadzenie będzie stanowiło nowe Jeruzalem. Und sie wird die Braut genannt. A następnie nazwane jest oblubienicą. Das ist eine sehr schöne Bezeichnung. To jest bardzo piękne określenie wierzących. Die Hochzeit des Lammes lag doch über 1000 Jahre zurück. Przecież wesele barankowe odbyło się już ponad 1000 lat wstecz. Dort ist doch die damalige Braut, in Klammern Versammlung, Frau geworden. Przecież to już wtedy zgromadzenie, które stanowiło oblubienicę, stało się małżonką barankową. Und jetzt wird sie im ewigen Zustand immer noch Braut genannt. A teraz nagle w tym stanie wiecznym ponownie jest zgromadzenie nazywane oblubienicą barankową. Ich habe auch meine frühere Braut geheiratet. Ja kiedyś też wziąłem za żonę moją dawną oblubienicę. Aber ab diesem Augenblick war sie nicht mehr meine Braut, sondern meine Frau. Ale od tego momentu ona już nie była moją oblubienicą, tylko była moją żoną. Ich sag manchmal etwas spaßig auch noch mal mein Bräutchen zu ihr. Ja czasami mówię do mojej żony tak żartobliwie, moja oblubienicą. Aber hier liegt mehr in diesem Ausdruck. Ale tutaj w Biblii, w tym określeniu jest zawarte o wiele więcej. In dem Ausdruck Frau oder Weib sehen wir die Unverbrüchlichkeit der bestehenden Beziehungen in alle Ewigkeit. W tym określeniu małżonka albo niewiasta to oglądamy właśnie obraz nieodmienności tego stanu po całą wieczność. Ale w tym wyrażeniu oblubienica oglądamy obrazowo piękność tego zgromadzenia. Nigdy się nie zestarzeje. Die Frische der Beziehungen zwischen dem Bräutigam und der Braut bleiben ewig bestehen. I świeżość tych związków pomiędzy oblubienicą i oblubieńcem pozostanie po całą wieczność. Die Liebe wird nie erkalten. A miłość ich nigdy nie oziębnie. Der Jesus wird sich ewig erfreuen an dem Anblick seiner verherrlichten Braut. I Pan Jezus po całą wieczność będzie się cieszył tą pięknością swojej oblubienicy. Bei unseren früheren Bräuten zeigen sich heute Runzel und Alterserscheinungen. A przecież wiemy, że w przypadku naszych dawnych oblubienic teraz objawiają się objawy starości, czy to zmarszczki, czy inne rzeczy. Das wird bei der himmlischen Braut nicht sein. Ale tak nie będzie w przypadku tej niebiańskiej oblubienicy. Und mittels dieser Versammlung i w pośrodku tego zgromadzenia wohnt dann der Herr Jesus, wohnt Gott bei den Menschen auf der neuen Erde. Będzie mieszkał Pan Jezus, będzie mieszkał Bóg z ludźmi na tej nowej ziemi. Das bedeutet, to oznacza, dass wir im ewigen Zustand nur noch zwei Gruppen von Gläubigen haben. Że w tym stanie wiecznym będziemy mieli do czynienia z dwoma grupami wierzących. Erstens die Versammlung. Po pierwsze ze zgromadzeniem. Das ist die himmlische Linie der Gläubigen. To jest ta niebiańska linia wierzących. Und alle diejenigen, die nicht zu dieser Versammlung gehören. I wszyscy ci, którzy nie będą należeli do tego zgromadzenia. Und sie alle sind Bewohner der neuen Erde. Wszyscy oni będą mieszkańcami tej nowej ziemi. Aber ich komme gleich, wenn ich über die irdische Linie spreche, noch einmal darauf zurück. Ale jeszcze będę mówił na ten temat tej ziemskiej linii wierzących. Nun wollen wir uns den Gläubigen zuwenden, die auf der Erde leben. Ale teraz skierujmy naszą uwagę na wierzących, którzy będą żyli na tej ziemi. Wenn der Jesus heute zur Entrückung kommt, gdyby Pan Jezus dzisiaj przyszedł, aby pochwycić wszystkich wierzących, dann wird es ab morgen keinen Gläubigen mehr auf dieser Erde geben. To od jutrzejszego poranku na tej ziemi nie będzie ani jednego wierzącego człowieka. Ich spreche jetzt nicht von solchen, die das Evangelium der Gnade nicht gehört haben. Nie mówię tu o takich, którzy nie słyszeli tej Ewangelii łaski. Und die nach dem Zeugnis von Römer 1 und 2 an einen Schöpfer Gott geglaubt haben, i którzy według Rzymian 1. i 2. rozdziału uwierzyli w świadectwo, jakie składał Bóg Stwórca. Anstatt wie die Masse der Menschen sich dem Götzendienst hingegeben, i przeciwnie do wszystkich tłumów ludzi na ziemi, którzy odwrócili się ku bałwochwalstwu. Was mit ihnen geschieht bei der Entrückung, darüber schweigt die Schrift. Co stanie się z takimi ludźmi, którzy nie poszli za bałwochwalstwem, to na ten temat Biblia milczy i nie wiemy, co się stanie w chwili przyjścia Pana ku pochwyceniu wierzących. Deshalb spekulieren wir auch nicht darüber. Dlatego też nie będziemy na ten temat spekulować. Feststeht, pewne jest to, dass nach der Entrückung, że po pochwyceniu wierzących in diesen etwa 7 Jahren zwischen Entrückung und Aufrichtung des Reiches, w tych około 7 latach pomiędzy pochwyceniem a utworzeniem na tej ziemi 1000-letniego królestwa, nach Mateusz 24, zgodnie z treścią Mateusza 24 rozdział, das Evangelium des Reiches gepredigt wird allen Nationen zu einem Zeugnis. Będzie głoszona Ewangelia Królestwa na świadectwo wszystkim narodom na całej ziemi. Ich möchte noch eine zweite Gruppe ansprechen. Chciałbym jeszcze teraz zwrócić uwagę na drugą grupę, über die die Schrift auch nichts detailliertes sagt. Na temat której grupy też i szczegółowo Pismo niewiele mówi. Das ist die Gruppe der unmündigen kleinen Kinder. A mianowicie chodzi o grupę niemowląt, maleńkich dzieci. Wenn der Herr jetzt kommt, gdy Pan Jezus przyjdzie, was geschieht mit den Kindern, den unmündigen Kindern der Gläubigen? Co stanie się z tymi niemowlętami, dziećmi wszystkich wierzących? Auch hier muss ich sagen, die Schrift schweigt darüber. I w tym miejscu muszę powiedzieć, Pismo na ten temat milczy. Pismo na ten temat milczy. Aber im Blick auf diesen Punkt, ale w związku z tym punktem, habe ich den Mut, meine Gedanken zu sagen. Mam taką moją prywatną odwagę, aby powiedzieć wam, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr die gläubigen Eltern wegnimmt und ein kleines halbjähriges, einjähriges Baby hier in dieser bösen, verdorbenen Welt zurücklässt. Nie mogę sobie tego wyobrazić, żeby w momencie przyjścia Pana i zabrania wierzących rodziców Pan zostawił na tej ziemi niemowlę półroczne albo roczne, aby dalej żyło na tej strasznej, grzesznej ziemi. Mateusz 18 sagt, Mateusza 18 rozdział czytamy, dass sie nicht verloren gehen, że te niemowlęta nie idą na potępienie. Meine Gedanken sind, dass der Herr sie mitnimmt. Według moich prywatnych myśli, ja myślę, że Pan ich zabierze ze sobą. Was mit den unmündigen kleinen Kindern der ungläubigen Menschen geschieht, ich weiß es nicht. Co dotyczy tych niemowląt, ludzi niewierzących, którzy zostaną na tej ziemi, nie wiem. Jedenfalls wird, jetzt komme ich auf Matthäus 24 zurück. Jeszcze raz wracam do treści Mateusza, 24 rozdział. Weltweit all den Menschen das Evangelium des Reiches verkündigt, die das Evangelium der Gnade nicht gehört haben. Muszę powiedzieć, że wszystkim ludziom na tej ziemi, tym, którzy nigdy za czasów swojego życia przed przyjściem Pana Jezusa ku pochwyceniu nie usłyszeli Ewangelii łaski, im będzie głoszona Ewangelia Królestwa. Wer verkündigt dieses Evangelium? A więc kto będzie głosił tą Ewangelię? Das sind jüdische Männer. Będą to mężowie pochodzący z Żydów. Der Jesus nennt sie in Matthäus 25 meine Brüder, których Pan Jezus nazywa w Mateusza 25 rozdziale bracia moi. Nun könnte man die Frage stellen. I teraz ktoś mógłby postawić pytanie: wenn sie vor der Entrückung schon bekehrt waren, dann wären sie doch mitgegangen, hätten zur Braut gehört. Jeżeli oni już przed pochwyceniem przez Pana byli wierzącymi, to przecież oni by byli zabrani, oni by należeli do oblubienicy barankowej. Auf welchem Wege kommen sie nach der Entrückung zur Bekehrung? A więc powstaje pytanie, na jakiej drodze oni po pochwyceniu wierzących, będąc na tej ziemi, oni teraz uwierzą. Auch da können wir nur Vermutungen anstellen. W tym względzie też możemy tylko domyślać się, jak się to stanie. Vielleicht durch das Lesen des Wortes Gottes. Może stanie się to na skutek czytania Słowa Bożego. Der Heilige Geist ist nicht mehr auf der Erde, er wirkt vom Himmel aus. Ducha Świętego nie będzie już na tej ziemi, bo zostanie zabrany razem z wierzącymi, ale będzie działał z nieba na ziemię. Jedenfalls kommen sie auf eine gottgewirkte Weise dann zum errettenden Glauben an den kommenden Messias. W każdym bądź razie ci mężowie z Izraela, oni teraz na drodze takiej Bożej dojdą do wiary w tego nadchodzącego Mesjasza. Und damit kommen wir auch zum Inhalt dieses Evangeliums. I teraz możemy przejść do treści tej Ewangelii Królestwa. Das Evangelium des Reiches der Himmel beinhaltet Buße. A więc treść tej Ewangelii Królestwa będzie zawierała w sobie pokutujcie. Ohne diese Buße gibt es zu keiner Haushaltung Heil. Bo bez pokuty w żadnym okresie na tej ziemi nigdy nie mógł człowiek dojść do zbawienia. Und zweitens beinhaltet es den Glauben an den kommenden Messias, der ihnen auf der Erde ein Reich aufrichten wird. A po drugie będą oni cechowali się wiarą w tego nadchodzącego Mesjasza, który rozpocznie swoje panowanie na tej ziemi. Und es ist vielleicht gut, dass wir uns jetzt einmal die dann vorliegende Situation etwas vergegenwärtigen. I dobrze będzie, jeżeli sobie tą sytuację troszeczkę wyobrazimy, przybliżymy sobie. Das wird eine furchtbare Zeit sein. Będzie to 7-letni straszny okres czasu. Nach Offenbarung 12 wird Satan auf die Erde geworfen. Według objawienia, 12 rozdział, wiemy o tym, że szatan będzie zrzucony na tą ziemię. Und die beiden Tiere treten auf. I na tej ziemi wystąpią te dwa zwierzęcia. Das erste aus dem Meer. Pierwsze zwierzę wyjdzie z morza. Der zukünftige römische Machthaber. To jest ten przyszły rzymski panujący nad przyszłym cesarstwem rzymskim. Das zweite aus der Erde. Drugie zwierzę wyjdzie z ziemi. Der jüdische König. Który stanie się tym żydowskim królem. Und dann werden diese drei Personen eine satanische Dreieinheit bilden. I wtedy te trzy szatańskie osoby utworzą trójcę szatańską. Die Erde wird satanisch regiert. I ziemia będzie pod szatańskim panowaniem. Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres nicht an ihre Stirn nehmen, werden weder kaufen noch verkaufen können. A ludzie, którzy nie przyjmą znaku szatana na swoje czoła, oni nie będą mogli żyć, ani kupować, ani sprzedawać. Viele werden des Hungers sterben. Wielu z tych ludzi umrze śmiercią głodową. Werden zu Tode gemartert. Zu Tode gebracht durch Märtyrer, als Märtyrer. Będą zabijani jako męczennicy. Und in dieser schweren Zeit. I w tym okresie bardzo trudnym i ciężkim wird es Menschen geben, die diese Botschaft annehmen. Będą tacy ludzie, którzy te poselstwo Ewangelii Królestwa przyjmą. Und der Todesgefahr. To mianowicie będą je przyjmowali pod groźbą utraty życia. Dieses Evangelium, das ist ein Wunder an sich. Ta Ewangelia to jest cud sam w sobie. Wird in 7 Jahren weltweit verkündigt. Ta Ewangelia będzie w przeciągu tych 7 lat na całej ziemi głoszona. Jedem Stamm und Volk und Nation. Każdemu narodowi, każdemu plemieniu, najmniejszemu w najdalszych zakątkach ziemi. Das, was also bis heute in 2000 Jahren Gnadenzeit noch nicht erreicht wurde, to, co nie było osiągalne obecnie w okresie 2000 lat, wtedy się stanie. Wird dann in 7 Jahren möglich sein. To wtedy, w tym 7-letnim okresie, będzie to możliwe. Ein Missionswerk sondergleichen. Jest to dzieło misyjne, które nie ma obecnie sobie równego. Das sind dann die Gläubigen auf der Erde nach der Entrückung bis zur Aufrichtung des Reiches. A więc powstaną na tej ziemi wierzący ludzie po pochwyceniu wierzących i będzie to trwało aż do ustanowienia 1000-letniego królestwa. Und sie werden aufgeteilt in 2 Gruppen. I ci wierzący podzieleni są na 2 grupy. Es wird gläubige Juden geben in dieser Zeit. Będą w tym okresie czasu wierzący Żydzi. Und es wird Gläubige aus den Nationen geben in dieser Zeit. I w tym czasie będą wierzący pochodzący z narodów na ziemi. Jetzt bin ich wieder bei Offenbarung 7. I teraz znowu wracamy bezwiednie do 7 rozdziału objawienia. Eine Anzahl dieser gläubigen Juden wird nicht getötet werden in dieser Zeit. Pewna liczba tych wierzących w tym okresie 7 lat nie zostanie zabita. Weil der Herr ein Siegel auf sie gedrückt hat. Dlatego, że Pan położył na nich swoją pieczęć. On ich wyratuje z tego ucisku 7-letniego. Jest to liczba symboliczna, 144 000. To oni właśnie żywo wejdą do 1000-letniego królestwa. Daneben die große Zahl in Offenbarung 7. A obok nich ogromna liczba tych, według objawienia 7 rozdziału, którzy będą pochodzili z narodów, z tych pozostałych krajów na ziemi. Również z tych narodów wielu ludzi przeżyje ten wielki czas ucisku. I oni również żywo wejdą do 1000-letniego królestwa. Das sind also solche, die dann in diesen 1000 Jahren als Gläubige hier auf dieser Erde leben. A więc będą to wszyscy ci wierzący, którzy na tej ziemi jako wierzący będą żyli przez 1000 lat. Übrigens gehen nur Gläubige ins Reich ein. A tak poza tym, to do tego 1000-letniego królestwa wejdą wyłącznie wierzący. Das zeigt Mateusz 25. To wyraźnie pokazuje Mateusza 25 rozdział. Denn beim Gericht der Lebendigen vor der Aufrichtung des Reiches, gdyż w czasie sprawowania tego sądu nad wszystkimi żywymi, niewierzącymi, to przed 1000-letnim królestwem Pan Jezus zgromadzi przed swoim przyjściem wszystkich żyjących jeszcze ludzi na tej ziemi i On wszystkich ich oddzieli, jak oddziela się owce od kozłów. Die Böcke sind die, die er zur Linken stellt. Kozły to są wszyscy ci, którzy będą po jego lewicy postawieni. Die das Evangelium des Reiches abgelehnt haben. A więc wszyscy ci, którzy odrzucili świadomie Ewangelię Królestwa. Und die Schafe stellt er zu seiner Rechten. Sie gehören ihm. Ale owce postawi on po swojej prawicy, gdyż one należą do niego. Und zu ihnen sagt er. I właśnie to do nich Pan mówi. Gesegnete meines Vaters, erbe das Reich. Błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Które przygotowane jest dla was przed założeniem świata. Er sagt nicht Kinder des Vaters. On nie mówi dzieci Ojca. Das sind sie nicht. Oni nie są nimi. Das sind nur die Gläubigen der Gnadenzeit. Gdyż dziećmi ojcowskimi są tylko wierzący z okresu łaski. Auch Johannes 3 macht klar, dass nur Gläubige ins Reich eingehen. Również Ewangelia Jana 3 rozdział jasno pokazuje, że tylko wierzący wejdą do królestwa. Man kann das Reich nicht sehen, noch in es eingehen, es sei denn, dass man von neuem geboren ist. Nie można Królestwa Bożego zobaczyć, ani nie można do niego wejść, za wyjątkiem, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo. Aber während dieser 7 Jahre kommen viele dieser Gläubige um. Ale w czasie tego wielkiego ucisku 7-letniego wielu wierzących zginie. Oni będą umierali jako męczennicy. Oni do tego momentu byli wierzącymi na tej ziemi. Ale według objawienia 20 rozdział, od 4 do 6 wiersza, co poprzednio już wyjaśniałem, oni zostaną zmartwychwzbudzeni i będą należeli do tego niebiańskiego zakresu 1000-letniego królestwa. A więc w trakcie istnienia 1000-letniego królestwa będą dwa poziomy, dwie płaszczyzny. Es gibt lebende Gläubige im Reich des Sohnes des Menschen. Będą wierzący, którzy będą żyli w tym królestwie Syna Człowieczego. Und es gibt Gläubige im Himmel, im Reich des Vaters leuchten sie. I będą tacy wierzący, którzy będą żyli w niebie, w tym królestwie ojcowskim, w którym będą świecili. Jetzt komme ich wieder zum Ende des 1000-jährigen Reiches. I teraz znowu przechodzę do końca 1000-letniego królestwa. Und dann werden diejenigen, die als Gläubige im Reich waren, lebend. I wszyscy ci, którzy byli w tym 1000-letnim królestwie jako wierzący ludzie, wie auch immer, das ist für Gott kein Problem. W jakikolwiek to sposób, to dla Boga przecież nie jest żadnym problemem. Auf die neue Erde transferiert. Oni zostaną przetransferowani na nową ziemię. Und dann haben wir wieder den Unterschied, den ich vorhin schon gezeigt habe, zwischen der Versammlung im ewigen Zustand. I wtedy na nowo będziemy oglądali tą różnicę, którą poprzednio wyjaśniałem, to zgromadzenie w tym nowym, wiecznym stanie na nowej ziemi, und allen übrigen Gläubigen als Bewohner auf der neuen Erde. Którzy będą mieszkali w tym zakresie niebiańskim, a oprócz nich wszyscy mieszkańcy na nowej ziemi. Ich habe vorhin gesagt, dass ich noch kurz erklären möchte. Poprzednio powiedziałem, że króciutko chciałbym jeszcze wyjaśnić, wie es möglich ist, dass aus dem 1000-jährigen Reich jetzt ungläubige Menschen hervorgehen, obwohl nur Gläubige hineingingen. W jaki sposób jest to możliwe, żeby z 1000-letniego królestwa wyszli również niewierzący ludzie, pamiętając o tym, że do 1000-letniego królestwa wchodzą tylko wierzący. Ich möchte das auch noch vorstellen in Anlehnung an das Gebet. Chciałbym jeszcze to przedstawić w nawiązaniu do modlitwy. Weil wir darin den Herrn gebeten haben, auch noch ein Wort zu sagen für solche, die hier sind und vielleicht noch nicht errettet. Bo brat, który się modlił, również wspominał o tych, którzy na tej sali są, a może w tej chwili jeszcze nie są zbawieni. Mir hat diese Frage jahrelang große Probleme bereitet. Es gehen Ungläubige aus dem Reich heraus, obwohl nur Gläubige hineingingen. Gdyż mnie osobiście to pytanie wiele lat sprawiało trochę problemy. Jak to możliwe, że do tysiącletniego królestwa wchodzą wyłącznie wierzący, a z tysiącletniego królestwa mogą wyjść niewierzący? Odpowiedź na to jest taka prosta, że każdy z was dzieci może to zrozumieć. In den 1000 Jahren werden Millionen von Menschen geboren. W tym okresie 1000 lat na tej ziemi narodzi się miliony ludzi. Und alle, die im Reich geboren werden in den 1000 Jahren. I wszyscy ci, którzy w tym królestwie tysiącletnim narodzą się, was müssen die tun? Co oni wszyscy muszą uczynić? Die müssen sich bekehren. Oni muszą się nawrócić. Und wenn sie sich nicht bekehren, a jeżeli oni się nie nawrócą, dann sind und bleiben sie verloren. To oni są i pozostaną na wieki potępieni i zgubieni. Es ist also möglich, a więc jest to rzeczą możliwą, vielleicht 980 Jahre alt zu werden in diesem Reich, że ktoś może dożyje wieku 980 lat w tym królestwie i w tym okresie on się nie nawróci. Wenn sie sich als unbekehrte Menschen heuchlerisch dem Herrn Jesus als König unterwerfen, bo może być tak, że w tym okresie 1000 lat obłudnie będą tylko się poddawali pod panowanie Pana Jezusa. Und die Schrift sagt, dass es so etwas gibt. A Pismo nam o tym mówi, że coś takiego będzie. Psalm 18. Psalm 18. Die Söhne der Fremde unterwarfen sich mir mit Schmeichelei. Czytamy tam, a synowie obcych będą mi się poddawali obłudnie z pochlebstwem. Dann bleiben sie am Leben. Wtedy oni pozostaną przy życiu. Nur der Ungläubige, der sich auflehnt gegen die Herrschaft des Königs. Tylko ten, który się w tym tysiącletnim królestwie świadomie zbuntuje przeciwko panowaniu Pana w tym królestwie, der sich empört, który się wyniesie, der wird hinweggerafft. Tylko ten człowiek będzie natychmiast zabijany. Das steht in Jesaja im letzten Vers. O tym czytamy w Księdze Izajasza w ostatnim wierszu. Jeden Morgen wird die Tenne gereinigt. Tam czytamy, że każdego poranku będzie klepisko oczyszczone. Aber die übrigen gehen ungläubig aus dem Reich hervor. Ale ci pozostali wyjdą z tego królestwa jako niewierzący. Werden dann gerichtet, wie ich das beschrieben habe. I dopiero wtedy, po zakończeniu tysiącletniego królestwa, będą sądzeni, tak jak już to poprzednio opisałem. Wir haben uns vorwiegend mit der Zukunft der Gläubigen beschäftigt. Przede wszystkim zajmowaliśmy się przyszłością dotyczącą wierzących. Und haben gesehen, dass der Herr mit den himmlischen Gläubigen zum Ziel kommt. I dostrzegliśmy to, że Pan dojdzie do celu swojego ze wszystkimi niebiańskimi wierzącymi. Und haben gesehen, dass er mit den irdischen Gläubigen zum Ziel kommt. Ale również dostrzegliśmy to, że on dojdzie do swojego celu też i ze wszystkimi ziemskimi wierzącymi. Welch ein beglückendes Bewusstsein. Jakaż to jest świadomość, która nas bardzo uszczęśliwia. Der Feind wird nicht der Sieger sein. Gdyż po tym poznajemy, że nieprzyjaciel nie będzie zwycięzcą. Der wird sich seine Versammlung verherrlicht vorstellen und darstellen. Pan samego siebie uwielbionego przedstawi swojemu zgromadzeniu. Und hier auf dieser Erde, wo das Kreuz des Herrn Jesus stand, wo ihm so viel Widerstand entgegengebracht wurde. I tutaj na tej ziemi, na której stał kiedyś krzyż Chrystusowy, i na tej ziemi, na której on wycierpiał tak wiele sprzeciwiania. Da wird in alle Ewigkeit diese neue Erde durch Gläubige geprägt werden. To po całą wieczność ta nowa ziemia będzie cechowała się istnieniem tylko i wyłącznie wierzących. Und die himmlischen Gläubigen werden Verwalter der Segnungen sein ewig im Blick auf die neue Erde. I wszyscy niebiańscy wierzący będą tym niebiańskim błogosławieństwem skierowanym na tą nową ziemię. Dann wird wahr werden, was wir in einem deutschen Lied singen. I wtedy urzeczywistni się to, co w jednej z niemieckich pieśni śpiewamy. Erd und Himmel werden spenden. Ziemia i niebo będą się radować i do tego dodawać. Lob und Preis an allen Enden. Żeby powstała chwała i wysławianie po wszystkie krańce ziemi. Und wir stimmen freudig ein in diesen Ruf. Herr Jesus, komm. A my z wielką radością możemy się dołączyć do tego wezwania. Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź. Und jetzt eine Frage an dich, lieber Zuhörer, wenn du noch nicht errettet bist. A teraz kieruję pytaniem do ciebie, który jesteś słuchaczem w tej sali, a jesteś niewierzący. Wecken diese Gedanken nicht ein Verlangen in dir? Czy te myśli nie wzbudzają w tobie pragnienia? Auch teilzuhaben an dieser zukünftigen Herrlichkeit? Aby być uczestnikiem tej przyszłej wiecznej chwały? Möchtest du nicht ewig in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus im Haus des Vaters sein? Czy nie chciałbyś po całą wieczność być w społeczności z Panem Jezusem w domu ojcowskim? Die Gedanken des Vaters ewig teilen über seinen Sohn, anbetend ihn bewundern? I dzielić się razem z Ojcem tymi myślami, które wywyższają, wysławiają Syna, tego, którego On tak umiłował? Oder willst du ewig da sein, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt? Albo chcesz może być po całą wieczność w tym miejscu, o które jest opisane, że robak ich nie umiera i wyrzuty nie ustają. Ein Bruder hat einmal die Hölle beschrieben. Jeden z braci kiedyś opisywał piekło. Und hat gesagt, i powiedział tak. Die Hölle ist da, wo Gott nicht mehr hinschaut. Piekło jest w tym miejscu, do którego nigdy nie spojrzy Bóg. Ist das ewige Getrenntsein. Gdyż to oznacza być Menschen nach Geist, Seele und Leib von Gott. I to, gdyż to oznacza, że po całą wieczność będziemy jako człowiek w ciele i w duszy naszej oddzieleni od Boga. Ewige Finsternis. Wieczna ciemność. Wähle doch heute zwischen Licht und Finsternis. Wybierz jeszcze dzisiaj pomiędzy światłością a ciemnością. Komm heute zu dem Heiland, dessen Arme noch offen stehen. Przyjdź dzisiaj jeszcze do Zbawiciela, którego ramiona są rozpostarte dla ciebie. Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid. Do tego, który powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Oder willst du dem Herrn als Richter begegnen? Albo może ty chcesz spotkać Pana jako sędziego? Komm doch zum Kreuz mit deinen Lasten. Przyjdź. Przyjdź jednak ze swoimi ciężarami pod krzyż, zmęczony pielgrzymie. Damit es nicht einmal für dich für ewig zu spät ist. Aby nie było dla ciebie kiedyś za późno.